chodzi o samotne mamy w UK, no to macie z tego tytułu po prostu różnego rodzaju przywileje. Tu jesteś. Mamy teraz Gimme Brow w odcieniu 3. Więc nie wiem, co jeszcze mogłoby Was interesować. Na pewno nie wracajcie do tej samej rzeki, ale to będzie a propos związków. Na pewno nie myślcie, że nie dacie sobie rady, bo poradzicie sobie lepiej niż z niejednym partnerem będąc. Tak jak mówię, macie również z tego względu różnego rodzaju przywileje. Macie pomoc z państwa, z miasta. Pomoc, widzę, że nie pomalowałam sobie drugiego oka, spoko. Co jeszcze? Co jeszcze mogłoby Was interesować a propos bycia samotnym rodzicem? Na pewno to, żebyście wierzyły, że świat się nie kończy. Że to, że sobie może Wam się wydawać, że nie dacie sobie rady, jest najgorszym podejściem. Dacie sobie świetnie radę, dacie sobie radę lepiej bez faceta niż z facetem. Ja uważam i odczułam to, że liczy się najbardziej, słuchajcie, spokój, spokój. Wszystko też zależy od tego, w jaki sposób się rozstaliście, to znaczy z jakiego powodu się rozstaliście. I bywają sytuacje takie bardzo skrajne, w których można byłoby rzec, że liczy się najbardziej spokój ducha, tak? Czyli to, że będziecie miały spokój w tym momencie od tego jakiegoś tam złego człowieka, no jest najważniejszy. Jest po prostu, jest takim lekiem dla Was, dla Waszej duszy, kurczę. Także spokój ducha jest bardzo, bardzo ważny. Ja to odczułam. Pamiętajcie, że nie zamykajcie się na nic, co jest przed Wami. Nie wmawiajcie sobie absolutnie, że po takim długim związku, że po tylu latach to już sobie nikogo nie znajdziecie, że macie to dziecko i to dziecko to już będzie przeszkoda. Absolutnie nie. Teraz są takie, słuchajcie, szalone czasy, że teraz bardzo wielu mężczyzn, tych w porządku mężczyzn, pomaga swoim byłym partnerkom wychowywać dzieci. Uwierzcie mi, że bywają normalni mężczyźni jeszcze na tej ziemi. Czekajcie, bo używam sobie produktu, który mi jakby utrudnia mówienie do Was od razu. Hialuronowy wypełniacz ust, oczywiście od Eveline. Czy użyjemy sobie, powinnam użyć właśnie jakiegoś obrysowania. Nude Rose od Clarins. Zobaczmy. Kredeczka. No i zobaczmy, czy nam się to przyda, czy nie jest za ciemna. Nie umiem tak z daleka od lusterka, słuchajcie. Chcę dać oczu pinkę. No jest trochę ciemne, ale okej, okay, jakoś to będzie, nie? Nawet spoko, mam nadzieję, że nie obrysuję ich za bardzo, że nie będą zbyt bardzo uwypuklone. W ogóle chciałabym dać taką bazę sobie. Ostatnio właśnie zauważyłam u Kingi z kanału The Pink Rook. Miała właśnie bardzo ładnie zrobioną bazę na ustach i na to właśnie położyła, słuchajcie, zapytałam się, co ty masz na ustach, że one tak pięknie wyglądają. A to właśnie był po prostu jakiś jeden kolor nałożony na usta i na to fenty. Ja właśnie chcę też to zrobić, chcę też nałożyć fenty. Dlaczego ty leżysz na moim łóżku? Lala? Nie chcę trzymać kotów tutaj na łóżku, słuchajcie, bo nie chcę mieć kłaków na łóżku. Widzę, że są one wszędzie. Ja musiałabym, kurde, pranie wstawiać chyba, nie wiem, 2 razy w tygodniu, trzymając koty na łóżku. Także tak, no dziewczyny, no nie zamykajcie się. Nie myślcie, że świat się już kończy. Dziecko możecie dać, słuchajcie, do przedszkola, do szkoły. Wy możecie w tym czasie pracować. Oczywiście teraz w sprawie, słuchajcie, pomocy finansowej warto zgłosić sprawę i założyć sprawę o alimenty. To na pewno pamiętajcie, że walczycie dla dziecka, nie tylko dla siebie. Być może możecie też zyskać alimenty na siebie, ale to chyba w przypadku, gdy chyba nie możecie podjąć pracy, tak mi się wydaje, bo nie wiem, nie słyszałam. No ja nie prosiłam o alimenty dla siebie, ja prosiłam o alimenty na dziecko. Tak się zastanawiam, czy nie dać sobie ociupinkę tych literek, słuchajcie. Nie maluję oczu, w sensie mam tylko, jak widzicie, tusz. Nie chcę malować oczu, ale za to chciałabym może trochę więcej rozświetlenia. Zużyjemy sobie tych perełeczek, brynzujących delikatnie. Dam sobie dosłownie ociupinkę, naprawdę niedużo.
ale żeby właśnie mi się bardziej tak coś ociepliło. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć. Mam tutaj te literki od Beki. Dobra, aby nie za mocno. Nie wiem, jak będzie wyglądała przy świetle dziennym. One są takie właśnie rozświetlająco brązujące, ale właśnie sporo brązujące, dlatego że jest tutaj sporo takich złota, bo ciemne złoto. Także tak to wygląda. I to są te Malika and Chloe. Chloe, Chloe, nie wiem jak lubicie. Jeżeli chodzi o zapach, to teraz nie wiem, mam dwa ulubione. Moje dwa ulubieńce, po prostu bardzo, bardzo ich chciałam. To były moje wypragnione, słuchajcie, zapachy. No i teraz tak. Jak ja dzisiaj mam samopoczucie? Jakie mam samopoczucie? Tu mamy nutę, słuchajcie. Nuta bardziej owocowo-kwiatowa, czyli tak bardzo świeżutko. Świeżutko, świeżutko, a tu nuta. Tak, to jest ta nuta. A tu nuta kobieca, akurat do tej koronki, słuchajcie, tak właśnie to sobie wyobrażam. Tak, zdecydowanie tak. Yves Saint Laurent Libre to jest chyba w ogóle. No, ja mi się wydaje, że sobie na 50 będę czatować. Jeżeli chodzi jeszcze o włosy, powinnam dać sobie jeszcze takie, ale chyba. O nie, mam to tu, myślałam, że miałam w łazience. Uwielbiam ten produkt, bardzo Wam gorąco polecam. Got to be, i to jest ten taki olejek Dry All Mist, czyli takie suchy olejek do włosów. Ale uwielbiam po pierwsze zapach. Zapach jest taki dość męski. Ja bym określiła go, słuchajcie, męskim zapachem, dlatego że on pachnie tak trochę męsko. Nie wiem dlaczego, ale bardzo, bardzo uwielbiam ten produkt. On Wam nie. On Wam absolutnie nie przetłuszcza włosów, jeżeli chodzi o to, że jest to olejek. Włosy są błyszczące, pachnące. No cóż więcej chcieć. No, się psikałam. I tak by wyglądał mój taki dzienniaczek bez już tutaj jakichś tuningów. Mogłabym dać sobie w sumie cień na oczy. I w sumie dlaczego tego mamy nie zrobić? Co my tu użyjemy? A, się spsikałam, dziewczyny, chłopaki. Czekajcie. Dobra, co my tutaj mamy? Kto w ogóle już poodkładam? Czekajcie, odłożę tylko moje rzeczy. Ja tak mam, taką tendencję, że musi być wszystko ładnie poodkładane, jak już nie używam. Myślę, że ta paletka już też mi się nie przyda, w sensie Sinskin, czyli że lusterko. Okej, okay, odłożyłam. Odkładam tusz, drugi tusz, trzeci tusz. Spinka, gąbeczka, gąbeczka. O, nie schowałam tego, dobra. Czekajcie, nie schowałam. Nie schowałam tego do moich literek. Ok, schowałam. Co jeszcze? To jest do brwi. Szczotka i szczotka do makijażu. Szczotki są tu. Moje szczoteczki ostatnio właśnie je prałam. Słuchajcie, ale widzę, że gdzieś taki kształt, jakby to jedna troszeczkę. Nie wiem, tak się tu widzicie. Porobiła jakaś taka dziwna. Nie wiem. Dobra, moja zalotka. I moja spinka do włosów, to ona mi się przyda. I pędzelek też muszę odłożyć. Dobra, porządek jest. Użyłam oczywiście fenty. Fenty jest na ustach. Może za mocno je obrysowałam. Są takie lekko duże, ale spoko. Kto by się tym przejmował? No i jeżeli chodzi o oko, wybrałam Naked Reloaded. Reloaded. Od dawno się nie malowałam, słuchajcie. Bardzo dawno. Ja już nie pamiętam kiedy. Wezmę sobie tutaj, no, przeszkadza mi mój statyw. Czekajcie, który to wziąć pędzelek? To wezmę pędzelki i chyba, może nie ten, ten. Real Techniques, chociaż tutaj mam też chyba z Naked właśnie to były? Chyba z Naked były. Dobra, nieważne. Weźmy sobie, tutaj mam pędzelek Ruby, taki. Nałożymy sobie, o właśnie, tutaj nie mam takiego cienia. W tej paletce brakuje cienia, widzicie, niby taka super, niby ekstra, brakuje mi cienia bazowego, owszem jest tu jeden jasny, ale on jest taki, czy on będzie dobry, on jest taki leciutko perłowy, to jest dokładnie ten cień, on się wydaje być jasnym, ale on ma w sobie troszeczkę perełkę i mi się to nie do końca odpowiada, mi się nie odpowiada, nie do końca mi to odpowiada po prostu, że on jest taki leciutko błyszczący. Wolałabym totalnie matowy. Nakładam go tylko sobie tutaj pod łuk brwiowy i na całą powiekę. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio chyba malowałam się, jak wychodziłam z dziewczynami. Takie to było 3 tygodnie temu? 3 albo 4 tygodnie, nie no, 3 chyba. Z 3 tygodnie temu, bo chyba co drugi tydzień chciałam mieć wolną sobotę
I teraz wypada za tydzień. No to z 3 tygodnie temu to było. No, jak się lekko. Chociaż nawet nie pamiętam, czy ja wtedy oczy malowałam, słuchajcie. Ja nie wiem, czy ja wtedy malowałam w ogóle oko. Ja chyba wtedy nie miałam czasu. Bo ja chyba po pracy się zbierałam. Tak coś kojarzę. Dobra, mamy to i teraz sobie naniesiemy. Tu jeszcze jest taki w sumie blur. To jest taki też, no niby cielisty, widzicie, ale on już idzie troszeczkę w taki brązik. No zobaczymy. Ja bym chciała go, szczerze mówiąc, na całą powiekę. Dlatego, że to jest taki beżowy, fajny cień. I on mi powinien przyćmić ten perłowy. Dajcie mi znać, czy wy też macie taką kolejność, że oko malujecie tuż po nałożeniu tuszu, czy przed. Bo mam wrażenie, że malując to oko, to te oko, jeżeli chodzi o tusz, mi się zamyka. Czyli, że ten tusz jakby traci na efekcie. Nie wiem, czy mi się tak wydaje, czy tak jest. Dajcie znać, ale tak czuję, że dotykam gdzieś tam tych rzęs. Okej, tutaj sobie też go dam jeszcze w kącik. Jak widzicie, widać, że daje ten cień, więc spoko, więc to jest naprawdę fajne. No i dobra, no, no co? Dam go sobie tak nawet tutaj na dolną całą powiekę. Nie ten perłowy, tylko właśnie ten beżowy. Dobra, łuk brwiowy myślę, że już mogę zostawić. Naprawdę ładnie to wygląda, ale brakuje mi jeszcze takiego brąziku jakiegoś ciepłego. Może ten, chociaż nie, bo on ma takie drobinki. Ten obok ma, on jest ładny. Taki brązowy, ale on ma drobinki w sobie. Ja nie lubię drobinek. To damy sobie ten. To jest bucket i dam go sobie tylko tutaj na załamanie powieki. O. I przeciągnę po całym oku. Cały czas używam jeden i ten sam pędzelek. Nie zmieniam. Leciutko po prostu przyciemniam i faktycznie to oko jest lekko minimalnie ciemniejsze. O. No, wydaje mi się, że to naprawdę powinno wystarczyć. Nie chce mi się już bardziej przyciemniać oka, ale wydaje mi się, że jeszcze powinnam ostatni raz pociągnąć sobie tuszem, dlatego że ten efekt mi się gdzieś tam delikatnie zamazał. Czekajcie, odkładam. Tusz, który użyliśmy, Bobbi Brown. No więc pociągnijmy sobie jeszcze to oko tym Bobbi Brownem. Nie wiem, czy to w ogóle coś jest w tym w środku. Wiem, że też te tusze mają mieć to 6 miesięcy od otwarcia. Ja Wam powiem, że ja to już nie pamiętam, ile te moje tusze były używane. Dajcie mi znać przede wszystkim, słuchajcie, co byście, jakie macie pytania. Ja myślę, że o wiele łatwiej by mi było odpowiadać, słuchajcie, na te wszystkie tematy, rozmawiając z wami, wymieniając się doświadczeniami i odpowiadając na pytania, bo ja też nie wiem do końca, co byście chciały na przykład usłyszeć, tak? W kwestii bycia samotną mamą w Wielkiej Brytanii, w ogóle za granicą. Czy się da? Da się. Jeżeli się boicie, nie bójcie się. Jeżeli wam się wydaje, że wszystko się wam już jakby kończy, a nie zaczyna, to jesteście w największym błędzie z możliwych. Nie zamykajcie się, bądźcie otwarte, próbujcie dalej, poznawajcie, nie siedźcie w tym samym bagnie cały czas, nie wracajcie wspomnieniami. Starajcie się zmierzać w tą stronę, żeby coś znowu na nowo zacząć, a nie w tą, żeby jeszcze wracać do tego, co było. Także moja rada jest taka, żeby jak najszybciej wyjść z tego bagna, żeby jak najszybciej wyjść z tego związku, który się gdzieś tam zakończył, i nie wracać. Naprawdę nie czekajcie na to, że a może on się ocknie, a może przyjdzie, a może przeprosi, a może wróci. Nie, to jest najgorsze, co może być. Próbujcie żyć dalej, tak jakbyście. Ja, tak, wróćcie do po prostu ustawień fabrycznych, jak ja to mówię. Że zaczynacie po prostu od nowa. Zaczynacie coś od nowa. I to, że zaczynacie coś od nowa i już z jakimś doświadczeniem, do tego powinno Was wzmacniać, a nie spowalniać i osłabiać. Także ja Wam tego wszystkiego życzę, żebyście twardo, mocno stąpały po ziemi, że bycie samotnym rodzicem ma swoje plusy, ma swoje minusy. Na pewno nie jest łatwo wychowywać dzieci. Myślę, że w tej kwestii, jeżeli chodzi o takie finansowe, formalne i tak dalej, to bardziej finansowe kwestie, to jesteście w stanie to wszystko ogarnąć. Emocjonalne również, psychiczne również, ale
musicie otworzyć się na to, co przed wami. Nie możecie się zamykać, nie możecie wracać do tego, co było i czekać na to, aż właśnie to stare się naprawi. Nie, nie naprawiacie tego, co się skończyło. Bo jeżeli coś się kończy, no to znaczy, że tak miało być. To znaczy, że już doszłyście do takiego etapu, na którym jakby nie widziałyście szansy na to, żeby faktycznie to mogło trwać. Więc to powinno dać wam dużo do myślenia. Te wszystkie takie rozstania, powroty, to, że właśnie te szanse nasze, takie ta nasza naiwność, bo to jest naiwność i to, że jesteśmy za dobre, no jak widzicie, nam nie popłaca. A jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to tak jak mówię, jeżeli chodzi o UK, o Wielką Brytanię, bo o innym państwie się nie wypowiem, no to macie też z tego tytułu dużo przywilejów. Nie tylko w szkołach, wasze dzieci mogą dostać na przykład, jeżeli jesteście samotnym rodzicem, wasze dzieci mają darmowe obiady, darmowe lunche, dopłaty do jakichś wycieczek. Wy macie tańsze opłaty, jeżeli chodzi o jakieś tam gazy, prądy, no nie internet, nie, ale takie typowo związane z mieszkaniem, to tak, możecie dostać housing benefit, możecie o niego aplikować, czyli to jest dofinansowanie do mieszkania, możecie dostać, oczywiście dostaniecie zasiłek na dzieci, czyli państwo wam pomoże, jeżeli macie niewystarczające dochody, to państwo wam po prostu nie zostawi was w sytuacji takiej, że nie poradzicie sobie z opłatami. Nie ma takiej opcji. No, ale jak wiemy też, najgorsze jest takie podejście, że dziewczyna się rozchodzi, zostaje samotną mamą, ale w głowie ma takie, wiecie, no ja nie będę mieszkała na pokoju, czy to ja nie będę mieszkała w kawalerce. Takie podejście absolutnie was skreśla ze wszystkiego, dlatego że ważne jest to, żeby starczyło wam, żebyście przeżyły, żeby wam starczało na opłaty, żeby wam starczało na dzieci, na siebie, na jakieś przyjemności, na zabranie gdzieś dzieci, żeby spędzić jakoś razem czas, a nie bycie w pałacach. Jeżeli jesteście poprzyzwyczajane w byciu w pałacach i na przykład za tym tęsknicie, to już rady dla was nie mam, dlatego że albo coś się chce, albo czegoś się nie chce, albo do czegoś się zmierza, albo się stoi w miejscu, albo się jeszcze cofa. No, jeżeli będziecie czekać, aż spadnie po prostu śnieg latem, no to możecie się nie doczekać. Także to tyle z mojej strony. Nie wiem, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie bycia samotnym rodzicem w Wielkiej Brytanii, za granicą, na emigracji, to pytajcie śmiało właśnie w komentarzach pod tym filmem. Będzie mi o wiele łatwiej odpowiadać. Będę wiedziała, co was tak naprawdę interesuje, a nie bardzo wiem, co jeszcze mogłabym wam tutaj dopowiedzieć. Dlatego, że no jest dużo rzeczy, które się składa na bycie samotnym rodzicem, ale ja wspieram wszystkie samotne mamy. Z chęcią dodam wam otuchy, jeżeli macie ochotę, jeżeli z czegoś krępujecie, wstydzicie, macie ochotę pogadać, to też zapraszam prywatnie do rozmowy ze mną. Na pewno wam coś doradzę, poradzę z przyjemnością. No i co? No i zadawajcie pytania. Po prostu zadawajcie pytania. Zrobiłyśmy sobie makijaż. Ja teraz idę dalej coś działać. Obiad co prawda mam zrobiony, tak wygląda makijaż. Bardzo mi się podoba, bo jest bardzo naturalnie. Rozświetlenie, mam nadzieję tylko, że nie jest za zimne w tym momencie, bo widzę, że jest takie. No nie wiem, czy to tak dobrze wygląda, dajcie znać oczywiście, ale nieźle. No, na sobie mam oczywiście body. Body jest, słuchajcie, z Shein. Linki na pewno macie w opisie pod filmem z przesyłką z Shein.